Jeśli odejdziemy i zniszczymy strukturę, która nas buduje, wierzących i niewierzących, mimo że nie wszyscy chodzą do Kościoła, odrzucimy właśnie organizację życia moralnego przez Kościół, zginiemy. Wcześniej czy później zginiemy. Armageddon. Na samym wstępie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom powiatu puławskiego. Dzisiaj dowiadujemy się, że jest ich około 500. 500 osób zaangażowanych, którzy zbierali podpisy, którzy namawiali również nas radnych do tego, żebyśmy właśnie takie stanowisko sprzeciwiające się szerzenia przez jednych nazywaną szerzenia ideologii LGBT, inni mówią na to ideologia gender, a jeszcze inni, może do tych najbardziej ja się zaliczam, ideologii zwykłego zboczeństwa i dewiacji. Przekazuje się nam te manifestacje tych kochających inaczej i tak dalej. I chciałem powiedzieć, no jako emanację wolności. Ja w tym wszystkim upatruję wielkiej hipokryzji. Bo jeżeli idzie tłum, zresztą w Lublinie tak też było, kochających inaczej, pierwsze, czy jest potrzeba manifestować, ale drugie. W tym wszystkim mieszczą się wszystkie odchylenia takie no obyczajowe i medyczne. I dla mnie byłoby to bardziej autentyczne, gdyby szedł tam stary chłop z małym chłopczykiem, inny z jakąś jałóweczką, czy z jakąś owieczką, inny powiedzmy z jakimś dzieckiem, to wtedy dla mnie byłoby to rzeczywiste odzwierciedlenie preferencji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, stajemy przed trudnym dylematem, bo prawo jedno, ale nasza manifestacja naszego katolicyzmu to jest drugie. Przestajemy być poprawni politycznie. Zobaczmy, co się dzieje. Żyjemy naprawdę w trudnych czasach. Zobaczmy, co się naprawdę dzieje. Otwórzmy oczy. Czasami alienują się ze społeczeństwa, pokazują się oddzielnie, oddzielają się, demonstrują swoją inność, a my tego nie chcemy. My chcemy tej integracji, żeby wszyscy byli ludźmi i nie musieli się afiszować ze swoją innością i wtedy nie będą musieli żądać równych praw. Równe prawa, jeśli chodzi o prawodawstwo, jest tu mnóstwo prawników na sali i wiedzą o tym, że macie państwo równe prawa, tak jak wszyscy. Konstytucjonaliści wiedzą, że macie państwo wszystkie prawa konstytucyjne. Nie są one ograniczane. Nie są też inne, ani dla nas, ani dla was. Natomiast używanie seksu jako jakiejś broni w walce ideologicznej uważam, że to są właśnie takie ciosy poniżej pasa. Tego robić nie wolno. A nasze stanowisko tutaj, które zostało zaprezentowane wcześniej, ma służyć do tego, żeby bronić naszej rodziny, naszych dzieci, młodych ludzi, żeby nie byli epatowani i napadani taką promocją, reklamą inności. Tolerancja, ja mam średnie wykształcenie techniczne i zawsze mnie uczono, myślę, że nie jestem jedynym tutaj na sali, zawsze mnie uczono, że tolerancja to jest dopuszczalna granica błędu. Tolerancja zawsze się wiąże z błędem, więc, a błąd to jest nieświadome uznanie fałszu za prawdę i nieświadome uznanie zła za dobro. Więc nie ma tolerancji dla fałszu i nie ma tolerancji dla zła. Otóż nie można równości traktować jako prymitywnego egalitaryzmu i zrównać wszystko. Zła z dobrem nie da się, szanowna pani, zrównać. I nie było nigdy. I nie może być równości między złem i dobrem. I na tym to wszystko polega. Jak pani twierdzi, że każde stowarzyszenie, bez względu na poglądy, bez względu na światopogląd, może w sposób równy aplikować ośrodki, na przykład z samorządu województwa, to znaczy, że stowarzyszenie, które promuje nazizm też? Stowarzyszenie, które promuje komunizm i stalinizm też? Nie ma czegoś takiego, jak każdy światopogląd jest równy. Nie. Zła z dobrym nigdy równać nie można.
I zgodnie z tym, co twierdził jeszcze Arystoteles, równość polega na tym, że równe traktuje się równo, a nierówne nierówno. Traktowanie równe nierównego byłoby skrajną niesprawiedliwością. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na kilka prostych kwestii. W związku z wpływem kultury na propagowanych oraz propagowanych ideologii na rozwój osobniczy człowieka, nie tylko na podstawie wiary, wiedzy psychologicznej, ale i na podstawie rozwoju struktur anatomicznych mózgu. Wykonując badania diagnostyczne w neurologii, w tym magnetyczny rezonans jądrowy mózgu, a szczególnie funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy, widzimy, jak bardzo duży wpływ na rozwój mózgu ma pobudzanie odpowiednich dróg kojarzeniowych mózgu, doprowadzające do ich rozwoju i powstania struktur wcześniej niestwierdzanych lub zmiany wielkości już istniejących struktur zmieniających ich funkcje. Na przykład u analfabety nie dochodzi do rozwoju dróg kojarzeniowych mózgu w potylicy. Czy doszło do rozwoju pod wpływem bodźców w kierunku męskim czy żeńskim, widzimy niezależnie od płci biologicznej po wielkościach powstałych odpowiednich struktur mózgów. To świadczy, jak wielki wpływ na rozwój osobniczy człowieka mają treści, normy kulturowe, z jakimi spotyka się w życiu. Nasze myśli mają znaczenie. Wpływ otoczenia na rozwój jest tym większy, im dziecko jest młodsze. W okresie najbardziej intensywnego rozwoju mózgu i stopniowo zmniejsza się najczęściej do 27 roku życia. Chociaż za szczyt takiego rozwoju osobniczego uznajemy 35 rok życia, niemniej nigdy to się nie kończy, ale najbardziej intensywny jest ten okres rozwoju. Powyższy okres jest najlepszym czasem poprzez właściwe postępowanie do wyjścia z zaburzeń tożsamości, jeśli takie już wystąpiły w następstwie kontaktu z różnymi osobnikami. Tak prosto można wytłumaczyć również wychodzenie z alkoholizmu. Noworodek potrzebuje 7 dni, później mamy 3 miesiące, miesiąc, rok czasu, 5 lat, a w odpowiednio takim jak u mnie wieku, to już 10 lat musiałbym co dzień pić, jeżeli wcześniej spożywałbym alkoholu, żeby doszło do uzależnienia. Takie są to przeliczniki. W obronie dzieci, młodzieży, rodziny i polskiej szkoły przed seksualną deprawacją i indoktrynacją prowadzącą do wielu patologii już występujących w krajach zachodnich, takich jak akceptacja pornografii, aborcja, przestępczość na tle seksualnym, kryzys rodziny i wielu innych, deklarujemy nasze stanowisko i determinację do zatrzymania homoterroru i seksualizacji życia społecznego. Nie pozwolimy na narzucanie nam przez marginalne i mniejszościowe środowiska importowanej z Zachodu ideologii gender i LGBT, obcych naszej wielowiekowej tradycji, wartościom i chrześcijańskiej moralności opartej na dialogu i szacunku dla godności osoby ludzkiej. Trzeba być promiennym, szerzyć słowo dobre. Słowo, które niesie nadzieję, słowo, które ciepło niesie, a nie agresję, nie wybucha jak pocisk, nie po prostu czyni zagrożeniem, bo na słowie został stworzony świat, na dobrym, cudownym słowie, na rozwoju. To słowo właśnie doprowadziło nas do tego momentu, gdy jesteśmy. Antycywilizacja, antykultura zaczyna od zaprzeczenia słowa. Jeżeli słowu się zaprzeczy, cały świat wejdzie w ruinę. Stajemy w obronie naszej tradycji, kultury i religii przeciwko agresywnej, kłamliwej i szkodliwej ideologii LGBT. Nie godzimy się na wprowadzanie do naszych szkół i naszego systemu oświaty elementów tak zwanego wychowania seksualnego w myśl standardów Światowej Organizacji Zdrowia. Nie godzimy się na demoralizację naszych dzieci przez tak zwanych latarników lub przez innych funkcjonariuszy politycznej poprawności. Nie godzimy się na szerzenie tzw. homopropagandy w gminnych placówkach oświatowych oraz jakichkolwiek obiektach należących do gminy Nowa Dęba. A Państwo obecni na sali powiedzieli, że zgadzam się z Państwa hasłem. Jesteśmy ludźmi, a nie ideologią. Nikt nie występuje przeciwko Państwu, występujemy przeciwko ideologii. Ja się dziwię, że Państwo się afiszujecie za swoją seksualnością. To jest brak kultury osobistej. Nikogo nie interesuje, z kim śpicie, kiedy śpicie i w jaki sposób śpicie. To jest po prostu wasza prywatna sprawa, tak jak i nasza prywatna sprawa. Seksualność jest prywatną sferą życia człowieka, przepiękną sferą życia człowieka i nikogo nie powinno interesować, kto jest jakiej orientacji seksualnej. A państwo na siłę wchodzicie do życia publicznego ze swoją seksualnością. Brak kultury osobistej. Dziękuję bardzo.
Praca nie jest skierowana przeciwko osobom, które mają odmienną orientację, czy mają jakieś problemy z osobowością. Ta deklaracja jest skierowana przeciwko ideologii, która promuje na przykład postulaty adopcji dzieci przez pary homoseksualne, czy ideologii, która promuje szereg innych dewiacji. Nie chcemy, aby tego typu ideologia była propagowana w instytucjach gminnych, samorządowych, w szkołach. Jest więc ta deklaracja, którą proponujemy, przyjąć formą samoobrony przed nienawiścią i agresją tych nosicieli takiej ideologii. Ideolodzy LGBT roszczą sobie prawo, aby reprezentować wszystkie osoby, które mają problem z osobowością, osoby homoseksualne. Tymczasem większość takich osób nie jest agresywna i nie posługuje się ideologią do szerzenia jakby swoich postaw w społeczeństwie, a tym samym do niszczenia podstaw naszej cywilizacji. Jeżeli ktokolwiek na tej sali mówi, że to stanowisko godzi w czyjeś wartości, że dyskryminuje jakokolwiek grupę społeczną, no to naprawdę chyba jesteśmy na innej sali. To naprawdę czytamy zupełnie inne stanowisko i wiem, o co wam chodzi. Chodzi o to, żeby narzucić prawa mniejszości, znaczącej większości naszego społeczeństwa, i na to naszej zgody nie będzie, dopóki ten rząd i ten sejmik i ten marszałek i ten zarząd będzie rządził w tym regionie. Dziękuję bardzo. Jestem inicjatorem tej zbiórki podpisów i w sumie prosiłbym, żeby tak jak ta ideologia się rozszerza po całym kraju, można powiedzieć, tak jak rak toczy, myślę, że jakieś zabezpieczenie w naszym terenie powinno być wyrażone przez tą uchwałę Rady Gminy, żeby po prostu do szkół, do urzędów, czy w ogóle deprawacje dzieci, czy no brakuje mi słów, ale no każdy wie, o co chodzi. No prosiłbym o pozytywne rozstrzygnięcie tego wniosku. W związku z agresywną propagandą homoseksualną promowaną i prowadzoną w ramach wojny ideologicznej przez lewicowo-liberalne środowiska polityczne i organizacje LGBT, zagrażające naszym fundamentalnym zasadom i wartościom życia społecznego i narodowego, Rada Powiatu Ryckiego przyjmuje deklarację. Powiat Rycki wolny od ideologii gender i LGBT. Jeszcze chciałbym na koniec powiedzieć o tolerancji, słowie, które się zdewaluowało w dzisiejszych czasach. Bo tolerancja to nie znaczy, że będziemy się zgadzać bezwiednie na wszystko, co mniejszość będzie nam narzucała. Tolerancja to znaczy, ja się z tobą nie zgadzam, ale jakoś cię zniosę. Nie będę cię prześladował, nie będę cię bił, nie będę ci robił krzywdy, ale zniosę to. Tymczasem dzisiaj jesteśmy świadkami tego, że przedstawiciele 4% społeczeństwa próbują narzucić 96% swoją ideologię i na to zgody nie będzie. Dziękuję bardzo. To, że ktoś ma swoje preferencje seksualne, to proszę, niech on sobie ma, ale ja sobie nie życzę, żeby moje wnuki, moje dzieci były zarażone tego typu działaniami. Patrz, co się działo, mówię, patrzmy państwo, co się działo, kiedy zostały obrażane najświętsze sytuacje, jeśli chodzi o nas, chrześcijan. Ja chcę przypomnieć, że Polska to przede wszystkim chrześcijaństwo, to przede wszystkim chrześcijaństwo powodowało to, że przez wieki jesteśmy dzisiaj narodem polskim i że mamy wolną Polskę, nie jakieś mniejszości seksualne. Dziękuję. Wszechmogący, wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ja chciałam tylko przypomnieć słowa Jana Pawła II przed głosowaniem. Wiara nie może być przeżywana we wnętrzu swojego ducha. Musi mieć odzwierciedlenie w życiu społecznym, rodzinnym, politycznym.
Myślę, że to dla nas wszystkich są ważne słowa i no, oczywiście deklaracja jak najbardziej powinna być przyjęta, bo nie obraża w żadnym wypadku nikogo tutaj. Przed nami majowe wybory. Ja powiem tak, strzeżcie się Państwo tęczowych, czerwonych, zielonych, liberalnych sprzedawczyków, którzy skarżą do Europy. Wybierzcie zgodnie z sumieniem dla dobra naszej ojczyzny. Pokażcie całej Europie, gdzie powinna dążyć. Jeżeli będziemy pozwalali, ażeby takie osoby propagowały swoje, no, jest spór cały czas, czy to są zachowania normalne, czy nienormalne, nieważne, nie jestem lekarzem, mam swoją ocenę, ale czy tego typu zachowania powinno się pokazywać, eksponować, wskazywać, że powinniśmy mieć akceptację, czyli normować te zachowania, absolutnie już mają ogromny wpływ na zachowania dzieci w przyszłości. Nie chodzi o to, żeby absolutnie wyrzucić na margines osoby, które dzisiaj mają tego typu problemy czy takie skłonności, ale chodzi o to, ażeby ich widzenie świata w kontekście seksualności i zachowań w aspekcie seksualności nie determinowało zachowań przyszłych pokoleń, a dzisiejszych naszych dzieci. I tutaj się toczy praktycznie bój. Bój toczy się o dzieci. I mimo, że dzieje się hejt elektroniczny, to nie oznacza, że zapalona zapałka nie rozświetli ogromnego obszaru ciemności, jak to pani nazwała, demona, który się tam ukrył. I teraz idąc dalej, jeżeli jedna rada, druga rada, trzecia rada wejdzie w układ prawa wielkich liczb i na Węgrzech, i w Bułgarii, i nas w Skandynawii zacznie się po prostu chronić dzieci, to ta dyrektywa teoretyczna Unii Europejskiej, że do 2005 roku będzie universalis edukacji. Zapamiętajcie, 2025 rok. Nauczanie bez wartości. Totalne. To jest po prostu projekt. Ale do tego projektu my mamy znaleźć siły, żeby czytać, co po prostu demon i szkoła frankfurcka wydobyła. I dlatego mówię o jednoznacznym, modelowym widzeniu, a jednocześnie, kochany narodzie, zwycięstwo mamy przed sobą. To jest nasz taki protest przeciwko temu, aby nie wdrażano seks edukacji Made in Rafał Trzaskowski, polegającej na seksualizacji, deprawacji naszych dzieci już od najmłodszych lat. Było o tym wielokrotnie mówione w mediach, gdzie już 4-letnie dzieci próbuje się oswajać z seksem, 9-latków uczyć się samogwałtu, 15-letnie dziewczyny uczy się różnych propozycji czy technik seksualnych. Jest to nachalna propaganda, która przebiła się na Zachodzie i teraz te środowiska chcą to wdrożyć tak samo w Polsce. No na razie to jest w tych dużych miastach, bo wiemy i w Łodzi, i w Gdańsku, od tego się zaczyna, ale jest nacisk, taka polityczna poprawność mediów lewicowych i liberalnych, aby to schodziło w dół i dlatego my, będąc mądrymi przedszkodą, chcemy położyć temu tamę, dlatego że chcemy bronić naszych dzieci, naszych wnuków, nasze rodziny i przedsiębiorców, bo moi drodzy, nawet firmy według tej deklaracji LGBT muszą przyjmować osoby, które są po prostu
z różnymi dewiacjami. Jeśli się ktoś nie zgodzi, może on zaskarży go do sądu i płaci wysokie odszkodowania. Również piekarzy czy jakichś cukierników zmusza się do tego, czy drukarzy, aby drukowały jakieś zaproszenia dla osób LGBT, czy torty z jakimś tam z okazji jakiejś uroczystości LGBT, gdy sobie ci właściciele, przedsiębiorcy tego nie życzą. Także jest to powolny taki nacisk. My bronimy konstytucji i możemy tutaj powiedzieć tak jak Platforma, Konstytucja właśnie nam zapewnia, że rodzice są pierwszymi nauczycielami wychowania do dojrzałości, do cielesności, do miłości w rodzinie i nie będą nam żadni trzaskowcy albo tym inni latarnicy wchodzić do szkół i nie będą nam demoralizować naszych dzieci. Dlatego po prostu proponujemy tą uchwałę, aby poszło tutaj na nasz region, na nasze Podkarpacie do ludzi, że jesteśmy za zdrową, normalną rodziną. Występujemy przed Państwem jako mieszkańcy i mieszkanki województwa lubelskiego po prostu zaniepokojeni projektem stanowiska, które ma być dzisiaj głosowane. Przedmiotowy projekt stanowiska zawiera kłamstwa, manipulacje i szczuje na osoby LGBT. Szanowni Państwo, my jesteśmy mieszkańcami i mieszkankami tego województwa, a nie żadną ideologią. To nie do pomyślenia, aby w 2019 roku organy samorządu uchwalały stanowiska uderzające w mniejszości mieszkające w tym regionie. Odnosząc się do przedmiotowego projektu, należy podkreślić, że nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT, są osoby LGBT, a więc lesbijki, geje, osoby biseksualne i osoby transpłciowe. Ludzie, a nie ideologia. Ideologia gender sieje olbrzymie spustoszenie. Populacja, która nie rozmnaża się, ginie. Ilu trzeba pokoleń w tej ideologii, żeby doprowadzić do katastrofy demograficznej? Dwóch, a może trzech. Już dziś Europa jest jak stara babka przed agonią. Narastająca bezpłodność w zastraszającym tempie obecnie jest. W moim pokoleniu to było 5%. Przed kilku lat, jak opracowywałem pracę, to było 20%, a szacowało się na 50%. W następstwie skażenia środowiska przez smog elektromagnetyczny, w następstwie jego nieodpowiedniego zastosowania. W dodatku mamy kontakt z wieloma substancjami obniżającymi płodność w ubraniach, chodzimy, w których są substancje zmniejszające płodność w pożywieniu, smog w postaci spalin samochodowych. LGBT wpisuje się w planowaną politykę antyrodzinną na tym tle. Czy Państwo mają jakieś pytania? Czy myślicie Państwo, że starym marksistom zależało na proletariacie? Marks to nie wiem, czy w fabryce był. Czy myślicie, że o to chodziło? Chodziło raczej o wykorzystaniu pewnej sytuacji społecznej, jaka zaistniała, czyli ludzi, prawda, biednych, ku temu, ażeby wywołać światową rewolucję. I co ona przyniosła? Jak daleko posuniętą destrukcję w życiu społecznym? Myślicie Państwo, że ci ideolodzy rewolucji seksualnej myślą o Was? Ideolodzy rewolucji seksualnej nie myślą o tych osobach, które mają jakieś tutaj z tą seksualnością takie czołowe problemy, tylko myślą dokładnie o wywróceniu starego porządku. I to jest zdefiniowane filozoficznie. Brońmy języka. Brońmy po prostu naszych serc, naszego ciała i naszego umysłu. I dlatego, droga Ewo, będzie Pani w ogóle z radością głosowała, bo przed nami naprawdę zwycięstwo. Europę trzeba ratować. Kto to zrobi? Holandia, Belgia? Nie zrobią. Wyczerpane są. Dziękuję. Oni homofobami nazywają tych, którzy miażdżą ich intelektualnie. Trzeba nie mieć otwartych uszu, oczu, żeby właśnie tak stwierdzać, że ta ideologia nie będzie się rozwijała w całej Polsce, bo ten program właśnie do tego zmierza. Jeżeli 90% Polaków nie chce przyjąć, że pary homoseksualne będą adoptować dzieci, to właśnie tych właśnie Polaków nazywają homofobami. I ich zdaniem czystą homofobią jest sprzeciwianie się adopcji przez pary homoseksualne, czyli najlepiej tych 90% ludzi ze naszego społeczeństwa zamknąć w więzieniach. Dziękuję. Nie tworzymy małżeństwa homoseksualne i co? I do czego to prowadzi? Razem z seksualizacją dzieci. No pan
rabiej, wiceprezydent miasta stołecznego Warszawy, powiedział. Do czego? Do możliwości adaptacji dzieci przez małżeństwo homoseksualne. To jest ten cel? Aż się boję myśleć, o co tu chodzi. Proszę Państwa, ale z drugiej strony popatrzmy też i na stronę przeciwną. Proszę nie mylić jednak tego stanowiska ze stygmatyzacją innych postaw seksualnych. Przecież to nie o to chodzi, żeby kogoś krzywdzić z tego powodu, że jest inny. Jemu się należą takie same prawa, jak i nam. Ale nie większe, Szanowni Państwo. Nie większe. My ich nie piętnujemy. My tylko się bronimy przed tą ideologią i propagandą. A to jest zupełnie co innego. Pod szczytnymi hasłami wolności, tolerancji, antydyskryminacji, przeciwdziałaniu przemocy i tak zwanej mowie nienawiści narzucają programy ideologię deprawującą dzieci, młodzież i dorosłych i skutkujące całkowitym upadkiem norm moralnych oraz destrukcją naturalnego i zdrowego modelu rodziny, szkoły i społeczeństwa. Deklarujemy, że Powiat Rydzki będzie stał na straży naszych narodowych pryncypiów opartych na wierności tradycji narodowej i państwowej, przywiązania do wartości chrześcijańskich i ideałów wolności. Czynimy to dumni z naszej tysiącletniej historii, której źródłem jest akt chrztu Polski, poświęcenie wielu pokoleń Polaków dla zbudowania tożsamości kulturowej i narodowej, czyny niepodległościowe i testament naszych największych Polaków. Zaczęło się to od wtedy, kiedy ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby seks oddzielić od uczuciowości. I to jest wielkie nieszczęście, bo nikogo nie trzeba było uczyć seksu wtedy, kiedy to wszystko działo się w imię wielkiej miłości. Nikt nikomu nie musiał pokazywać, którą ręką, w którym miejscu, ani uczyć technik żadnych. Więc ja jestem przeciwna temu, żeby sprowadzać życie uczuciowe do seksu i afiszowanie się nim. Ideologia lesbijek, gejów, biseksualistów i transwestytów to program ateizacji, deprawacji przez seksualizację. Ludzie, którzy tworzą ten program, to są ludzie z obsesjami, dla których seks jest Bogiem i chcą zarazić innych tym samym. Przyjęcie tego dokumentu, stanowiska, nie ma mocy sprawczej. Nie dyskryminuje i nie jest wystąpieniem przeciw konkretnym osobom. W tej konkretnej sprawie chodzi, jak się Państwo domyślacie, o społeczność lesbijek, gejów, osób biseksualnych i osób transpłciowych, które wszystkie razem nazwane społecznością LGBT w sposób natarczywy, drażniąco, niemal natręty, promują i odnoszą się swoją orientacją seksualną. Doświadczacie w radiu, w telewizji, zarzucani jesteśmy jakimiś osobami, które to mają być nazywane latarnikami, którzy mają, nie wiem, promować zdrową seksualność od początku dzieci w wieku szkolnym. Nie wiem, nasz chrześcijański, nasza wiara, no raczej nie popiera takich rzeczy, bo to nie jest tędy droga. Nie chcemy takiego zachowania na terenie gminy Wilkowac i przyjęcie takiego stanowiska będzie tego wyrazem. Są potężne światowe siły przeciwne rodzinie i małżeństwu. Nie chcemy podejmować przeciwko nikomu. Rozumiemy różne problemy, ale chcemy też, aby to, co mówi Kościół katolicki, to, co mówi nauka społeczna Kościoła, było na ziemi łańcuckiej realizowane i przestrzegane. Dziękuję. Dziękuję. Ja myślę, że wszyscy z tą kartą mieli okazję się zapoznać i chyba raczej dyskusji tu nie będzie potrzeba. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle takiej instytucji jak latarnik, a więc osoby, która będzie szpiegowała na rzecz
jakichś międzynarodowych organizacji, to co się dzieje w szkole, wyszukując dla swojego uzasadnienia, istnienia swojego jakichś problemów sztucznych. Proszę Państwa, obserwuję to, co się dzieje w szkołach w Polsce i naprawdę spotykamy się z różnego rodzaju problemami w szkołach. Jest to przemoc, są to narkotyki, zdarzają się dopalacze, prawda? Mamy bardzo głośne w sprawach, bardzo głośne w mediach były sprawy prześladowania dziewczynek przez dziewczynki i tak dalej. To są realne problemy, które w szkołach się pojawiają. Natomiast nigdy nie słyszałem, żeby wybuch jakikolwiek problem nietolerancji wobec osoby innej płciowo, czy mającej inne różne preferencje seksualne. Ma miejsce tak zwana indoktrynacja w szkołach, czyli wśród organizacji LGBT, które działają, mają one dobrze wiedzą, że młodzież i dzieci są jak gąbka, czyli chłoną informacje i chłoną wiedzę, którą się nie przekazuje. Młodzież w wieku powyżej 11 roku życia to jest burza hormonów, więc u tych dzieci też jest pewne zaburzenie świadomego myślenia o pewnych sprawach. Jeżeli narzuca się im pewną ideologię i jest ona wpływa pod takimi hasłami jak równość czy tęcza, to dzieci to łapią prędzej czy później. Jedno złapie i staje się hormonem, więc uważam, że to stanowisko gminy jest słuszne. Żeby była zupełna jasność, nie jest intencją samorządu gminy Wilkowaz kogokolwiek dyskryminowanie ze względu na jakieś inności i tak dalej. Natomiast nie wiem, czy Państwo, bo ja na przykład mam czasami takie odczucie, że coraz częściej dochodzi do takich sytuacji, w których mniejszości seksualne, afiszując się z tym, wręcz natarczywie gdzieś to promują, co powoduje w naszym katolickim, chrześcijańskim kraju, przynajmniej tak naprawdę u mnie, pewnego rodzaju zgorszenie, bo doprowadza to do sytuacji takich, gdzie następuje tak jakby przebiegunowanie i to, co jest nienormalne, tak naprawdę staje się normalne. Kontrolować źródła i sposób finansowania organizacji o charakterze homoseksualnym i systemowe ograniczanie ich wpływu na demoralizację, w szczególności najmłodszego pokolenia. I 4. Podejmować działania i programy uświadamiające społeczeństwu, a w szczególności rodzicom i nauczycielom, zagrożenia związane z permisywną edukacją seksualną i antydyskryminacyjną promocją związków homoseksualnych i w dalszej kolejności adopcją przez nich dzieci. Jedna z zasad edukacji według WHO mówi wprost. Edukacja seksualna zakłada także ścisłą współpracę z rodzicami i społeczeństwem w celu stworzenia przyjaznego środowiska. Rodzice są zaangażowani w prowadzoną w szkole edukację seksualną, co oznacza, iż są oni poinformowani wcześniej o jej rozpoczęciu. Daje im to możliwość wyrażenia własnych życzeń oraz zastrzeżeń. Szkoła i rodzice nawzajem wspierają się w procesie ciągłego wychowania seksualnego. To kłamstwo oczywiście, że edukacja seksualna ma na celu seksualizowanie dzieci. Zgodnie z większością badań dotyczących edukacji seksualnej przyczynia się ona do opóźnienia inicjacji seksualnej, zmniejszenia częstości kontaktów seksualnych i liczby partnerów seksualnych, a także poprawy zachowań prewencyjnych. To kłamstwo, że edukacja seksualna według standardów WHO zakłada nauki masturbacji dzieci. W sekcji dotyczącej dzieci między 0 a 4 rokiem życia istnieje informacja, by przekazać dziecku wiedzę o masturbacji w zakresie wczesnego dzieciństwa. Stąd też absurdalny pomysł nauki onanizmu w żłobkach i przedszkolach. Informacje w niej zawarte mają za zadanie dostarczać faktów związanych z edukacją seksualną w sposób wyważony, wyczerpujący i dostosowany do wieku. Nie chodzi więc o naukę masturbacji, lecz o właściwe zareagowanie, gdy opiekun, także rodzic, będzie jej świadkiem. Przyjmę. Ogromnie się cieszę, że dzisiaj znów jesteśmy razem, wszyscy, wierzący i niewierzący. Podejmujemy po prostu decyzję, która będzie służyła naszym dzieciom, która nie zdeprawuje i nie wprowadzi w uzależnienie seksualne. Wszyscy widzimy, a jeśli nie widzimy, no to nie wiem, chyba nie chcemy widzieć. Atak środowisk lewackich na fundamenty i podwaliny naszej cywilizacji chrześcijańskiej od setleci. Tak jak wszyscy tu jesteśmy, mamy ojca i matkę, więc ja sobie nie wyobrażam wychowywania małych dzieci, które nie mogą sobie stanowić przez parę homoseksualną. Jak może mieć
dwóch mężczyzn, którego z nich wybrać, który będzie miał instynkt macierzyński, którym natura obdarzyła kobietę. W świecie zwierząt nie przymila się ten sam osobnik tej samej płci do drugiej. Mówi się, że jesteśmy nietolerancyjni. Wprost przeciwnie. My, naród chrześcijański, jesteśmy najbardziej tolerancyjnym narodem na świecie. Gdyby takie rzeczy, jakie mają miejsce czasem, nawet festiwal Eurowizji, gdzie ktoś tam występuje na scenie, nagle kamery się przekręcają i pokazują soczysty pocałunek dwóch osobników tej samej płci. Przecież to nie był program dozwolony od lat 18. Dzieci na to patrzą. Wprowadzanie do szkół wychowania seksualnego, które nakazywałoby masturbację dzieci, żeby ograniczyć jakieś tam emocje. Z tym się po prostu nie zgadzamy. Ja chciałbym się odnieść do jednej kwestii, która mnie bardzo boli. Mianowicie w momencie, jeżeli związek dwojga ludzi, no, którzy się pogubili, zaczyna się nazywać małżeństwem, zaczyna się to nazywać rodziną. Kiedy ja sięgam do korzeni ludzkości i było powiedziane na początku, kobietą i mężczyzną stworzył ich Bóg i nazwał to wszystko. Nie mogę się zgodzić z taką terminologią, bo ona jest wrogo skierowana do tego, co istnieje od tysięcy lat. Wrogo jest skierowana do Polaków. Dużo mam do powiedzenia, ale to trzeba zrobić sesję monotematyczną. No pracuję nad tym, dużo mam materiałów, tych zachodnich przychodzą po prostu, pytają, oni na nas liczą, intelektualiści, liczą na Polskę, tu będzie iskra. I będzie. Dziękuję. Nie występujemy tym stanowiskiem absolutnie przeciwko tym osobom. Mają swoją rolę w przestrzeni, mają swoje miejsce w społeczności i nikt ich nie eliminuje, ani nie prześladuje. I chciałbym, żebyśmy to wszystko jakby zaakcentowali. Natomiast nie pozwalamy na ich aktywność i deprawację polskich rodzin, dzieci, ich działalność w tym zakresie, w zakresie propagandowym. Dziękuję. Ja uważam, że nie tylko mniejszości seksualne mają jakieś prawo, większość seksualna też ma takie prawo i nie łączyłabym tego tak bardzo z religią. Owszem, wychowanie chrześcijańskie, chrześcijaństwo jak najbardziej widzi rodzinę i ten sposób życia, wychowania i rozwijania się narodu. Natomiast ja bym jeszcze zwróciła uwagę, że to jest zgodne z naturą. Po prostu to jest naturalne, tak? Natura się rozwija poprzez rodzinę, w ten sposób, a nie inny i wszelkie wynaturzenia uważam, że nie powinniśmy propagować i trzeba dmuchać na zimne, mówić zawczasu. Dziękuję. No ja chcę tylko przypomnieć, że celem marksizmu kulturowego jest cały czas to samo, czyli zniszczenie rodziny. Walka klas, walka ras, teraz walka płci. I absolutnie jako Polacy, myślę, że w większości katolicy nie możemy być na to obojętni, właśnie myśląc o naszych dzieciach i przyszłości naszego całego narodu, nie tylko społeczeństwa polskiego, Puław. Także wszystkim życzę, podobnie jak radny Czerzyk, żeby z radością poparli to stanowisko i nie byli obojętni na to zło marksizmu kulturowego jako Polacy, jako katolicy, jako puławianie. Dziękuję. Wiemy o tym, że są homoseksualiści. Wiemy o tym, że są transwestyci. Wiemy o tym, że są lesbijki. Wiemy o tym i przyjmujemy to do wiadomości. Natomiast pani radna i myślę państwo znakomicie wiedzą, pani radna jako lekarz, że edukacja małego dziecka, oswajanie z treściami i zachowaniami osób seksualnych, promowanie tego, pokazywanie wręcz techniczne, w jaki sposób tego typu praktyki się odbywają. Akceptacja dla tego typu praktyk, pokazywanie tej tolerancji i akceptacji już w szkole
a nawet zgodnie z tutaj z WHO już w przedszkolu, to myślę, że to jest kształtowanie pewnych postaw. My wiemy o tym, że dziecko to jest biała tablica i pani jako osoba dorosła i ja jesteśmy w stanie użyć takich technik, ażeby tą tablicę zapisać po swojemu. Szanowni Państwo, ja bardzo króciutko spojrzę na to z innej strony, mianowicie zewnętrzne ośrodki siły próbują moderować, wpływać na układ społeczny w Polsce, na tradycyjne wartości. W operacjach specjalnych nazywa się to faza demoralizacji społeczeństwa. Każde społeczeństwo, każde poważne państwo samo wewnątrz w procesie dziejowym reguluje swoje relacje społeczne. Tutaj widać bardzo duże zaangażowanie ośrodków poza Polską. To nasze dzisiejsze stanowisko jest elementem sprzeciwu wobec tej ingerencji. I ja w tym sensie głównie to odczytuję. Po prostu my sami w Polsce mamy sobie regulować pewne po prostu układy społeczne, pewne wartości, tradycje, którą po prostu przenosimy. Pan Mateusz Morawiecki w swoim ekspoze, Państwo zauważyliście, wyraźnie powiedział i dużo miejsca poświęcił właśnie rodzinie. Typowej polskiej rodzinie, tradycyjnej, nie żadnej konfiguracji jak jakichś takich męsko-męsko albo damskich i tym podobne, bo wiemy, że te środowiska coraz bardziej się tutaj na wierzch wychodzą. Szanowni Państwo, nikogo tam nie dyskryminujemy w tej uchwale. Chciałbym powiedzieć, że i w naszym urzędzie pracują osoby o innej orientacji seksualnej, pracują również panie, które chodzą na marsze czarne i nikogo się tu nie dyskryminuje. Natomiast chcemy jasno powiedzieć, co jest dla nas najważniejsze. I dlatego też Instytut Ordo Iuris wystąpił do samorządów z propozycją i takie spotkanie było i pan wiceprzewodniczący też był na tym spotkaniu wójtów burmistrzów, ażeby przyjąć taką właśnie kartę, która ma właściwie bardziej wydźwięk symboliczny, która mówi wyraźnie, po której stronie wartości stoimy. Dlatego chcemy jasno dać przekaz, że powiat tarnowski, jego mieszkańcy, Rada Powiatu Tarnowskiego stoi po stronie tradycyjnej polskiej rodziny, złożonej z mamy, taty i dzieci, ewentualnie oczywiście dziadków i dzieci, bo zdarzają się różne sytuacje, jak również samotnych matek, samotnych dzieci, bo takie sytuacje też się zdarzają i po stronie takich rodzin również stoimy. Ale nie stoimy po stronie osób, które chcą nam tę rodzinę zdeformować. Panie starosto, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Ja pracuję z rodziną, z małżeństwem i całym sercem popieram to, co pan starosta powiedział. Jest niesamowity atak na małżeństwo, na rodzinę, dlatego starajmy się chronić to, co jest naturalne. Dziękuję bardzo. Ludzi, nie wykluczamy nikogo, szanowni państwo, ale dajemy jasne świadectwo. I panie Marku, i XXI wiek to naprawdę takie zapisy, które ja myślę, że jak państwo widzicie, bo dzisiaj się mówi, że nie jesteśmy nowocześni, bo na przykład nie wspieramy marszów LGBT czy innych. Szanowni państwo, przecież takie, tego typu dewiacje, to byśmy już mieli w starożytnym Rzymie, w starożytnym Egipcie, prawda? I co się stało z tymi cywilizacjami? Te cywilizacje upadły wcześniej niż później, bo takie dewiacje właśnie już były, więc my jesteśmy właśnie nowocześni. Tą uchwałę my podejmują, szanowni państwo, my jesteśmy nowocześni. Dajemy wyraz nowoczesności, a nie zacofania. Zacofanie to już było w starożytności w innych. I nikogo dzisiaj nie nazywamy bękartem. Szanujemy wszystkie dzieci i pani dyrektor PCPR-u z podległymi pracownikami bardzo dobrze się opiekuje tymiż dziećmi. Dlatego, szanowni państwo, a to jedynie dodaje nam dodatkowych sił, dodaje i tak i państwo, jak powiedziałem, symboliczne uwieńcza nasze starania o to, co robimy dla polskiej rodziny w powiecie tarnowskim. 13 października w Nowym Sączu odbywa się marsz dla życia. Też środowisko LGBT chciało w tym samym czasie zorganizować marsz swoich ideologii. Nie wyraził na to zgody pan prezydent Hanzel. Uważam, że to dobrze, bo w zasadzie w Polsce były takie marsze robione w tym samym czasie i wiemy, do czego dochodziło. Jeżeli sobie może chcą zrobić, to naprawdę niech to będzie w innym czasie, jeżeli już coś takiego jest. Ale wiemy też, że historia nasza mówi o czymś takim, że tekst Boga Rodzicy
został, znaczy nie tekst, tylko muzyka do pieśni Boga Rodzica została odnaleziona tutaj w naszym sądeckim klasztorze u świętej Kingi. Z tym hymnem Bogu Rodzica do walki na wojnę z Grunwaldem szedł król Władysław Jagiełło. Wiemy, jak się to skończyło. I ta pieśń grunwaldzka, ona wybrzmiała w tamtym czasie i uważam, że brzmi do dzisiaj jako pierwszy hymn Polski. Znam osoby homoseksualne. Nie wszystkie oczywiście, ale znam i miałem na swojej drodze jakieś spotkania, gdzie wiedziałem, iż rozmawiam z osobą homoseksualną. Proszę mi wierzyć, że ja nie widziałem absolutnie żadnych zachowań społecznych w tych środowiskach, w których te osoby żyły, które by wskazywały, iż te osoby były piętnowane, były krzywdzone, były prześladowane, ażeby ich życie jakieś prywatne było domeną kontroli ze strony kogokolwiek. To jest uchwała typowo ideologiczna, w której napisaliśmy, że na względzie mamy dobrego człowieka i co deklarujemy w ramach tej uchwały. Ja rozumiem, że wiele naszych działań nie ma takiej typowo mocy prawnej, ale oglądają nas ludzie, czytają nas ludzie i mamy takie prawo, no, można powiedzieć, opiniotwórcze. Więc uważam, że powinniśmy robić co możemy, aby się przeciwstawiać takim działaniom, na które się nie zgadzamy. No przecież po to startowaliśmy w tych wyborach, żeby mówić, co myśleliśmy. Istnieje takie zagrożenie, naprawdę istnieje takie zagrożenie i ja się tutaj całkowicie zgadzam. Z drugiej strony nie kwestionuję absolutnie tego, kto co wyprawia w swoich sypialniach, kto ma jakie preferencje seksualne, kto komu gdzie zagląda. Tak? To jest jego indywidualna sprawa, niech sobie w domu robi co chce, ale niech nie wypływa to na ulicę. Niech nie gorszy to dzieci, niech nie gorszy to ludzi, nikt ostentacyjnie, że tak powiem, z siusiakiem po ulicach biegać nie będzie. Dziękuję bardzo. Francja upada. Tam chrześcijaństwo jest prześladowane. Naszym zadaniem jest pokazać Europie. Idźcie dumni z podniesioną głową. Wy i wasze dzieci. Bo na to nasza Rzeczpospolita zasługuje. Na to. No dziękować Bogu, że mamy tych ludzi, tych rodziców, których mamy. Ale niech mi pan wierzy, 10 lat temu jestem pewien, że wielu ludzi w Warszawie nie widziało tych pochodów. Tych dramatycznych pochodów w swym wyrazie. Dramatycznych, bo one eskalują napięcie. Panie radny, no nie wiem, czy pan ma dane, czy pan przegląda, pan wiadomości. Nienawiść się zmogła, także do Kościoła katolickiego. Ludzie niewinni są bici, ludzie niewinni są atakowani, przecież atak nożem na kapłana. No to nie ma co się śmiać, proszę państwa, to są poważne rzeczy. Nie ma co tej nienawiści nakręcać. Przechodzimy do punktu 10. Przyjęcie oświadczenia dotyczącego powstrzymania ideologii gender i LGBT. Proszę tutaj o zabranie głosu pana radnego Jacka Kuczy. Szanowni państwo, nie wiem, czy trzeba teraz czytać, bo każdy z państwa otrzymał. Może mieszkańcy nie usłyszą treści. To jak najbardziej. W związku z agresywną propagandą homoseksualną promowaną i prowadzoną w ramach wojny ideologicznej przez lewicowo-liberalne stanowiska polityczne i organizacje LGBT, zagrażająca naszym fundamentalnym zasadom i wartościom życia społecznego i narodowego, Rada Gminy Zarzecze przyjmuje deklarację Gmina Zarzecze wolna od ideologii gender i LGBT. W obronie dzieci, młodzieży, rodziny i polskiej szkoły przed seksualną deprawacją i indoktrynacją prowadzącą do wielu patologii już występujących w krajach zachodnich, jak akceptacja pornografii, aborcja, przestępczość na tle seksualnym, kryzys rodziny i wielu innych, deklarujemy nasze stanowisko i determinację do zatrzymania homoterroru i seksualizacji życia społecznego. Nie pozwolimy na narzucanie nam przez marginalne i mniejszościowe środowiska importowanej z Zachodu ideologii gender i LGBT, obcych naszej wielowiekowej tradycji wartościom i chrześcijańskiej moralności opartej na dialogu i szacunku dla godności osoby ludzkiej. Chcemy bronić prawa do wychowania dzieci i młodzieży zgodnie z przekonaniami rodziców, dlatego Rada Gminy Zarzecze sprzeciwia się promowaniu homoseksualizmu i edukacji seksualnej w szkołach przez środowiska LGBT i ich edukatorów i funkcjonariuszy,
politycznej poprawności wyrażanej w tzw. deklaracji LGBT+. Uważamy ją za szkodliwą i niebezpieczną nie tylko dla polskiej szkoły i rodziny, ale dla całej przestrzeni życia społecznego i przyszłości naszego narodu. Wczesnej seksualizacji w szkołach w myśl tzw. standardów Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, będziemy chronili uczniów naszych szkół, dbając, aby rodzice z pomocą wychowawców mogli odpowiedzialnie przekazać treści o ludzkiej miłości i pięknej prokreacji. Wywieraniu presji na rzecz stosowania tzw. poprawności kulturowej i politycznej, homopropagandy, w wielu obszarach życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Będziemy wspierać nauczycieli, urzędników, samorządowców, przedsiębiorców i przedstawicieli innych zawodów w powstrzymaniu tej ideologicznej presji i stosowanym homoterrorom. Akceptacji dla metod i socjotechnicznych zabiegów stosowanych przez aktywistów LGBT, którzy pod szczytnymi hasłami wolności, tolerancji, antydyskryminacji, przeciwdziałaniu przemocy i tzw. mowie nienawiści narzucają programy i ideologię proponującą, deprawującą dzieci, młodzież i dorosłych i skutkujące całkowitym upadkiem norm moralnych oraz destrukcją naturalnego i zdrowego modelu rodziny, szkoły i społeczeństwa. Deklarujemy, że gmina Zarzecze będzie stała na straży naszych narodowych pryncypiów opartych na wierności tradycji narodowej i państwowej, przywiązaniu do wartości chrześcijańskich i ideałów wolności. Czynimy to dumni z naszej tysiącletniej historii, której źródłem jest akt Chrztu Polski, poświęcenie wielu pokoleń Polaków dla zbudowania tożsamości kulturowej i narodowej. Czyny niepodległościowe i testament największych Polaków. Drogowskazem jest i będzie dla nas wierność nauce i przesłaniu największego z Polaków, naszego papieża świętego Jana Pawła II i słowa prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, który powiedział: szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej i musi wychowywać w tym duchu. I tutaj jest jeszcze apel do samorządów, rządów, parlamentu, aby stanowczo bronić praw polskiej rodziny, ładu prawnego i społecznego zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, podjęcie prac nad wzmocnieniem i prawną ochroną jej modelu opartego na osobach mamy, taty i dziecka i stanowcze działania powstrzymujące żądania środowisk homoseksualnych zrównujących ich związki z normalną rodziną. Ograniczyć wpływ organizacji o charakterze ideologicznym, działającym niezgodnie z polskim interesem narodowym i wprowadzających szkodliwe rozwiązania w polskiej oświecie, mediach i życiu publicznym, które deprawują dzieci i młodzież. Kontrolować źródła i sposób finansowania organizacji o charakterze homoseksualnym i systemowe ograniczenie ich wpływu na demoralizację, a w szczególności najmłodszego pokolenia. Podejmować działania i programy uświadamiające społeczeństwu, a w szczególności rodzicom i nauczycielom, zagrożenia związane z permisywną edukacją seksualną i antydyskryminacyjną, promocją związków homoseksualnych w dalszej kolejności, adopcją przez ich dzieci. Stworzyć Narodowy Program Ochrony, Promocji i Rozwoju Polskiej Rodziny Plus. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa? Bardzo proszę. Ja już wyraziłam się na temat tego projektu wcześniej i jeszcze nadmienię, że uważam, że kwestie takie ideologiczne wolności własnego sumienia powinniśmy my zostawić mieszkańcom, a nie decydować tutaj za nich. Mówi się tutaj o obronie praw rodziny polskiej. W rodzinach polskich są osoby homoseksualne. Mówimy o wartościach chrześcijańskich. Wartością chrześcijańską jest wychowywać dzieci w duchu miłości, tolerancji do bliźnich. I ja tak dzieci wychowuję. Niech każdy to z nas ocenia w własnym sumieniu, a nie podejmujmy takie szumne deklaracje, że tak naprawdę pan to odczytał. Część słów pan zmieszał, że tak powiem, nie odczytując nawet ich prawnego brzmienia. Takie stanowisko jest w części niezrozumiałe w ogóle dla mnie. Wydumane, wyszukane i naprawdę skrajne. I to nie jest coś, co o czymś powinniśmy my radni w imieniu mieszkańców decydować. Mieszkańcy sami powinni się w tym temacie wypowiadać. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Szanowni Państwo, radnymi jesteśmy wybrani przez społeczeństwo i oni powierzyli nam działanie w ich interesie. I my się wypowiadamy, ja się wypowiadam w imieniu społeczeństwa Zalesia, pan Jacek też w imieniu tych, którzy go wybrali. Wszyscy nie będą tutaj dzisiaj decydować o tym,
Ale pani tu przejechała się tak, nie wiem, czy pani to tak uważa, ale to jest raczej szantaż. Jak, na jakiej podstawie gmina może nie dostać funduszu za takie oświadczenie? My tu nikogo nie dyskryminujemy. Nie chcemy tego, żeby w naszych szkołach, w naszej gminie, w mojej szkole, moje dzieci może nie, ale moje wnuki, żeby ktoś takiego tak uczył. Ja nie chcę tego i ja wypowiadam się w imieniu moich wyborców. Dziękuję. Muszę nadmienić, nikogo nie szantażuje. Naczelną zasadą jest trzy polityki horyzontalne Unii Europejskiej. Zasada zrównoważonego rozwoju, równości szans, niedyskryminacji, w tym zasada równości płci. I w tym momencie mówię o zasadzie równości szans, niedyskryminacji. Panie wójcie, panie sekretarzu, podpisujecie wnioski. Potwierdźcie, że podpisujecie takie oświadczenia. Pan podpisuje. Pani jako główna księgowa nie jeden wniosek z kontrasygnatą podpisała. I proszę mi nie mówić, że szantażuje. Mówię, jakie jest prawo unijne. Jeżeli teraz będziemy ubiegać się o wnioski, nie będziemy mieli moralnego prawa podjąć żadnej uchwały zatwierdzającej realizację projektu unijnego, ponieważ nie przestrzegamy zasady równości szans, niedyskryminacji. Nie jest to szantaż, jest to moja wiedza poparta na moim doświadczeniu i przede wszystkim na tym, co ja w życiu poznałam i przeczytałam. To jest naczelna zasada polityki Unii Europejskiej. Proszę się z tym zapoznać i nie wmawiać mi szantażu. Gdzie pani widzi w tym oświadczeniu dyskryminację tych środowisk? W każdym jego punkcie. No, to chyba pani zdanie jest. To jest zdanie wszystkich. Można? Dobra, koniec. Jeśli można. Ja myślę, że już nie ma co przedłużać. Myślę, że głosowanie zweryfikuje po prostu to oświadczenie. A jest po prostu taka rzecz, że ja właśnie będę stał przy wartościach, czy to się komuś podoba, czy nie, nawet gdybym miał pójść siedzieć za to, ale myślę, że takiej potrzeby nie będzie, bo tak tutaj przeczytałem, wartościami to jest święty Jan Paweł II i kardynał Stefan Wyszyński, więc ja będę się jednak kierował ich głosem, bo oni mieli w swoim życiu coś do powiedzenia w świecie i się nie pomylili i myślę, że w tej kwestii myślę, że też się nie pomylimy. A co do pani radna, no przecież miała pani tekst, to pani go myślę zrozumiała, no jak czytała. No to, myślę, dziękuję bardzo. Dziękuję proszę pani radny. Panie radny, ja stanowczo popieram to oświadczenie, będę głosował też za przyjęciem tego. A jak pani radna uważa, że nie ma tego problemu u nas na gminie, to nie wiem, czemu jest taka dyskusja. Też nie ma problemu, a my go teraz stworzymy. Nie, nadmuchamy sobie sami. Nadmuchamy, zrobimy coś, czego nie było. Zrobimy kolego. Nie są na terenie naszej gminy osoby homoseksualne i nie będziemy ich traktować równo jak nas. Jakie mamy do tego prawo? Nie wiem, ja uważam, że to oświadczenie trzeba przyjąć. Będę głosował za. Każdy ma prawo do swoich poglądów. Tak, będę głosował za przyjęciem. Każdy szanuje swoje. Proszę nie podawać żadnego. Ponieważ współpracuję z dzieciakami w klubie, też często jestem w szkole i wiem, jak to jest ważne. Dziękuję. W jednej kwestii kończąc, ja nie lubię się wdawać w takie polemiki, które tak naprawdę prowadzą donikąd. Nie podobało mi się to, co pan radny na koniec powiedział, że pan, mówię o panu radnym Kuczy, że z wielkim szacunkiem dla pana Jacka. Dziękuję bardzo. To, że pan powiedział, że pan się będzie trzymał tych określonych wartości, to tak jakbyśmy się nie trzymali, proszę pana. Ja również te wartości są dla mnie bardzo ważne i staram się według niej żyć. A to, że mam inne zdanie na temat takiej sztucznego wywoływania problemu, tak jak tutaj powiedziała koleżanka wcześniej, to jest inna rzecz i tutaj głosujemy tak naprawdę nie nad tym, nie nad bezpośrednio tymi treściami, tylko ja osobiście głosuję na tym, czy to jest potrzebne, czy to jest niepotrzebne, bo według mnie ten temat u nas, jeszcze raz powtarzam, w zdrowym społeczeństwie, gdzie mamy zdrowe rodziny, gdzie mamy wspaniałych wychowawców, nauczycieli, sam jestem wychowawcą i nie spotkałem i nie ma prawnych możliwości tak naprawdę o tym, żeby do programów nauczania wprowadzać, czy do podstawy programowej, o której decyduje ministerstwo, takich treści, więc wydaje mi się to bezzasadne. Jeszcze raz powtarzam, myślę, że zostałem zrozumiany tutaj dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś jeszcze z państwa? Dziękuję. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem oświadczenia dotyczącego powstrzymania ideologii gender i LGBT? Proszę o głosowanie. Pani Palwendel Katarzyna. Przeciw.
Pan Cielec Grzegorz. Przeciw. Pan Cielęcy Mateusz. Jestem za. Pan Jakielaszek Andrzej. Wstrzymuję się. I tylko przeciw. Kupkowicz Daniel. Jestem za. Kozie Jakub. Wstrzymuję się. Pan Kucza Jacek. Jestem za. Pan Machaj Andrzej. Jestem za. Pan Siupik Piotr. Jestem za. Pan Skołowa Józef. Jestem za. Pan Szabłowski Krzysztof. Jestem za. I pan Telka Grzegorz. Wstrzymuję się. Rada Gminy Zarzecze przyjęła oświadczenie 7 głosami za, 3 głosy przeciw, 3 głosy wstrzymujące się. Przechodzimy do punktu 11. Dyskusja i wolne wnioski. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Co bym myślał, to co koleżanka powiedziała, przyjęliśmy to oświadczenie. A czy to się nie będzie wiązać faktycznie w przyszłości z jakimiś konsekwencjami, bo na tym się trzeba zastanowić. Może trzeba zasięgnąć porady jakiegoś specjalisty. Nie widzi pan, co nas. Tyle chciałem wiedzieć. Dziękuję.